No właśnie, musicie zbiegać czujnie. Siema, cześć, czołem, z tej strony Łukasz i dziś mam dla was ostatnie dla mnie brakujące ogniwo z tria butów trailowych marki The North Face, czyli butów, które miały swoją premierę na początku tego roku. Osoby, które śledzą kanał, pewnie pamiętają, że wtedy miałem okazję biegać w ich pierwszym modelu z płytką karbonową, modelu trailowym, to trzeba dodać, czyli Fly Vectivie. Niedawno tutaj pojawiła się recenzja Vective Endurisa, a dziś mam dla was Vective Infinita, czyli buta, którego można tak naprawdę zestawić pomiędzy dwa wcześniej wymienione. Tym razem buta nie otrzymałem od nikogo, wypożyczyłem go ze sklepu biegacza. Dla niewtajemniczonych jest taka możliwość w sklepach stacjonarnych, niektóre modele można wypożyczyć. Ze względu na to, że to było z wypożyczenia, no to miałem dosyć ograniczone pole czasowe, więc nie nabiegałem w tym bucie za dużo kilometrów. On ma około sety przebiegane ze mną i wydaje mi się, że to jest wystarczające, żebym mógł powiedzieć co nieco na temat tego buta i go ocenić. Klasycznie, jak zawsze, muszę dodać, że to jest moja własna opinia. Możecie się z nią zgadzać, możecie się z nią nie zgadzać, natomiast najważniejsze jest to, że nikt na nią nie wpływał, ani sklep biegacza, ani The North Face, ani żadna inna osoba z zewnątrz. Dlatego mogę powiedzieć o tym bucie, co mi się żyć nie podoba. Tyle wstępu, zacznijmy sobie od cholewki. A tutaj temu modelowi zdecydowanie bliżej do Fly Vectiva, z tego względu, że mamy tutaj użyty też materiał Matrix, czyli mówiąc w skrócie, jest to połączenie poliamidu z kewlarem. A skoro kewlar, to automatycznie też zapala nam się lampka w postaci wytrzymałości. I powiem szczerze, faktycznie ta cholewka potrafi znieść dużo. Miałem go ze sobą na niedawnym rekonesansie trasy Golden Trail Series w Lądku Zdroju. Oczywiście, kto nie widział, to zachęcam do obejrzenia. I tam parę razy zdarzyło mi się przyhaczyć o jakieś wystające elementy. Głównie to były kamienie, ale też jakieś korzenie, krzaki. No, generalnie zdarzyło mi się tam biegać po krzakach. Kurwa, co to ma być? I patrząc dzisiaj na tego buta, powiem szczerze, że on faktycznie potrafi dużo znieść. Ta cholewka nie ma tendencji do przedzierania się, przynajmniej do tej pory nie miała, ani też pękania. Wprawdzie delikatnie te włókna kewlarowe wychodzą, podobną sytuację miałem właśnie w tym Fly Vectivie, ale się nie przedzierają, w sensie nie pękają, nie łamią się, więc uważam, że tutaj przy dłuższym dystansie jest bardzo duża szansa, że sama cholewka nie powinna pękać. Ale oczywiście to jest w tej chwili tylko domniemanie. No, ja nawet specjalnie parę razy przyhaczyłem w jakiś kamol, żeby sprawdzić faktycznie, czy się coś nie stanie. Przepraszam, nie chciałem, ale no, testy to testy. Sami zresztą możecie popatrzeć. No, nie widać tutaj teraz. Nie widać żadnych większych oznak przetarg, zniszczeń, ani nie wiem, przełamania tak naprawdę materiału tej cholewki. Ale jak to często u mnie bywa, są też minusy pewnych rozwiązań. Ja w tym bucie znalazłem dwa, jeżeli chodzi o cholewkę. Może jeden trochę na wyrost, ale jednak uważam, że to jest minus. No i pierwszym z nich jest grubość tego materiału, z tego względu, że on nie jest gruby. No to jest generalnie dosyć cienki materiał. W większości butów trailowych najczęściej te środki są troszkę grubsze, albo jest po prostu więcej jakiegoś samego materiału, albo jakieś pianki, albo podwójny materiał jest zrobiony. Tutaj mamy jedną cienką warstwę, no i to powodowało, że faktycznie przy niektórych uderzeniach odczuwałem trochę większy ból. Oczywiście ja nie jestem masochistą, nie lubię sobie sam zadawać bólu, ale no czasami jak tam specjalnie gdzieś uderzyłem, to faktycznie to odczucie tego dyskomfortu takiego uderzeniowego było zdecydowanie większe. I to był minus numer jeden i on faktycznie może być trochę naciągany, ale jest. Natomiast minus numer dwa i on już nie jest naciągany, to jest jednak oddychalność tego buta, bo tak jak mówiłem, ja w nim biegałem w Lądku niedawno, wtedy akurat był dosyć ciepły ten weekend i powiem wam szczerze, że nie zagotowałem się może w tym bucie, ale jednak po skończeniu trasy skarpeta była wilgotna. To prawdopodobnie będzie spowodowane tym, że sam materiał, ten Matrix, on jest też dosyć hydrofobowy, to znaczy, że on nie będzie chłonął tak szybko tej wody i też nie będzie tak szybko tej wody przepuszczał do środka, co faktycznie się sprawdziło w trakcie biegu, akurat nie w Lądku, tylko na innej trasie. Ale jest potwornie mokro. Już mam całe buty przemoczone, a przeszedłem może z 50 metrów. Natomiast pamiętajmy, że jak coś będzie chronić lepiej z zewnątrz,
no to ta oddychalność w środku będzie jednak na gorszym poziomie. No i tu to się niestety sprawdziło. Tak jak mówiłem, nie było takiego mocnego gotowania, ale jednak no, środek był lekko zawilgocony. No, jest, z całej trójki ma zdecydowanie w mojej ocenie najgorszą oddychalność. Samo dopasowanie do stopy wydaje mi się jest ok. Mamy w środku zintegrowany język, coś czego nie ma w Endurisie, a w Live Active znowu jest inaczej cholewka skrojona. Więc ten zintegrowany język pozwalał mi też dużo lepiej dopasować sobie tego buta do stopy. I mimo, że miejsca na palce jest całkiem sporo, to jednak wydaje mi się, że jest ciutkę węższy niż Enduris. I to może być ważna informacja znowu dla osób z szerszym profilem stopy. Ja generalnie robiąc w nim te wycieczki, tam w Lądku to było tam 35 km, czy też trochę krótsze w Beskidzie Śląskim czy Żywieckim, nie czułem takiego dyskomfortu, że but mnie uciska, mimo że ten język jest zintegrowany. Opinał bardzo dobrze, cholewka była dopasowana i nawet po dłuższym dystansie nie było takiego właśnie wrażenia ciasnego buta. Więc tak jak mówiłem, to może być akurat dobra informacja dla biegaczy ultra, bo to jest też but teoretycznie przeznaczony pod ultra, którzy no, będą oczekiwać trochę większej ilości miejsca, zwłaszcza na palce w środku buta. Kończąc temat cholewki, no wspomnę jeszcze o zapięku, który też nie ma żadnych dodatkowych wzmocnień. Tak jak widzicie, on jest generalnie dosyć miękki, co sprawiało, że nie dopasowywał się jakoś super do mojej kostki, a to znowu powodowało, że zdarzało się, że tam do środka lubiały wpaść jakieś drobne elementy. Natomiast największym takim problemem w czuciu samego zapiętka, dobrze odmieniam, jak nie to mnie poprawcie, był ten materiał zewnętrzny u góry tutaj, bo jak popatrzycie, on jest bardzo cienki i w połączeniu z głębokością buta, bo but nie należy do najpłytszych, on jest generalnie dosyć głęboki, przy pierwszym włożeniu miałem takie wrażenie, że może to nawet nie było wrażenie, to była taka obawa, że but może mi je generalnie gdzieś ocierać albo mi się może wrzynać w skórę ten materiał. Na szczęście to się nie wydarzyło ani razu, też nie zauważyłem po biegu na stopach żadnych takich, wiecie, nacięć albo śladów, że coś się mogło dziać. Ale warto na to zwrócić uwagę, jak będziecie mieli okazję mierzyć tego buta, jak wam to leży, bo w moim przypadku było tak, no tak mieszanie, nie? To nie było jakieś super ekstra odczucie, natomiast tak jak mówiłem, na szczęście nic złego się nie wydarzyło. No i tyle o cholewce. Przejdźmy sobie dalej, czyli do amortyzacji. A jeżeli o nią chodzi, no to tutaj powtórzę to, co mówiłem przy Endurisie, bo generalnie oba buty są do siebie bardzo zbliżone. Przede wszystkim Infinite jest miękki. Tego nie mogę zaprzeczyć, mimo że ja nie lubię miękkich butów i wielokrotnie to powtarzałem, to jednak no, czuć tutaj tą miękkość. On nie jest tak miękki jak Enduris, co mnie troszkę lepiej przypasowało, ale i tak daje duży komfort. Tak jak wam mówiłem wcześniej, no ja robiłem takie 20-30 km, może trochę krótsze te trasy w niektórych przypadkach, tak jak na przykład gdzieś crossowo. No i za każdym razem ta pianka pracowała poprawnie, nie czułem jakby zmęczenia tych stóp, więc do tego się nie mogę przyczepić. No nie powiem wam, jak to się sprawdzi na długim dystansie, no bo zawsze też powtarzam, że ja nie jestem ultrasem, nie biegam dystansu w ultra, mimo że to jest but przewidziany pod biegaczy ultra, no to jednak ja no nie zrobię takiego testu, bo mi się też no nie widzę potrzeby biegania takiego długiego dystansu, ale na tych krótszych on sobie spokojnie radzi. Nie jest jakoś super dynamiczny, natomiast no, da się w nim pobiec szybciej. Ja niestety nie robiłem też szybkich jednostek treningowych w tym bucie, raczej używałem go, tak jak mówiłem już, powtórzę po raz kolejny, to głównie klepanie kilometrów, głównie klepanie w górach, ale zdarzył mi się raz też taki crossowy teren gdzieś tutaj w miejskim parku i też spokojnie można w takim bucie takie krótsze treningi robić. Co do samej pianki, to jeszcze muszę wspomnieć o tym, że ona jest generalnie dosyć sztywna, znaczy sztywna to jest takie ogólne pojęcie, bo nie jest, tak jak mówiłem, tak miękka jak w przypadku Endurisa, ale też nie należy do takich twardych pianek, jakie niekiedy możemy spotkać na przykład w butach Salomona. Natomiast jest na tyle sztywna, że nie miałem takiego wrażenia, jak znowu w przypadku Endurisa, że stopy mi rotują do środka. Tam to też było połączone oczywiście z budową cholewki. No tutaj dzięki temu zintegrowanemu językowi i troszkę większej sztywności samego materiału Matrix w połączeniu właśnie z tą taką troszkę sztywniejszą pianką,
No jednak ta równowaga zdecydowanie wypadała na plus w Infinicie niż na przykład w Endurisie. Wpływ na to też miała płytka, czy też taka wkładka, która jest zatopiona tutaj wewnątrz. To nie jest karbon, tak jak w modelu Fly, natomiast jest to płytka z tworzywa sztucznego, która po pierwsze usztywnia trochę całego buta. On nie jest tak podatny na wygięcia, chociaż no nie jest trudny do zgięcia, ale jednak czuć tutaj taką delikatną sztywność. A to znowu przekładało się właśnie na łapanie równowagi, zwłaszcza w tym nierównym terenie i zwłaszcza na zbiegach, bo tutaj to jest jakby najistotniejszy element dla mnie w przypadku oceny jakby tego segmentu. Co więcej, płytka też działa jako taka ochrona przed ostrymi krawędziami. No i podobnie jak w przypadku Endurisa, czy wcześniej właśnie Fly Vectiva, działa to w miarę poprawnie. Przy szybszym zbieganiu i mocniejszym nadepnięciu zdarzało się, że poczułem lekko jakieś takie ukłucie, ale nie na tyle duże, żebym, nie wiem, krzyknął ała, boli. No nie, tak to nie działało. Czuć, ale spokojnie, myślę, że tutaj nie będzie większego dla Was dramatu. No dla mnie nie było. No i na koniec została mi podeszwa, no i tutaj trzeci raz muszę powtórzyć to samo, bo ona jest dokładnie taka sama jak w przypadku Fly Vectiva i Endurisa, czyli mamy tutaj no, niewielkie, tam jest 3,5 mm klocek, który jest rozmieszczony w miarę symetrycznie, nie jest za gęsty, chociaż też nie ma, to rozłożenie nie jest jakieś takie mocno zbite. No i tak jak mówiłem wcześniej w poprzednich recenzjach, na suchych, utwardzonych nawierzchniach było poprawnie, spoko, nie było tutaj jakichś zjazdów, braku przyczepności. Kiedy teren zmieniał się na trochę bardziej sypki, taki właśnie kamienisty albo więcej piachu, no to już było to trzymanie gorsze, no ale to znowu wynika z tego, że no, klocek nie jest wysoki, więc no, nie ma za bardzo się co wrzynać w taki teren. Mały przegląd, wszystko jest ok. Łokieć cały. No najgorzej oczywiście na błocie, no bo tutaj trzymanie było bardzo liche. I znowu kwestia wysokości klocka, no bo co wam ma się tu co błoto wrzynać, jak tu popatrzycie sami, no ten klocek jest no niziutki, nie? To jest przede wszystkim, znowu to powtórzę, but pod ultra, czyli raczej bierzemy to pod uwagę, że ten teren, po którym będziemy biec, on będzie raczej utwardzony, będzie w miarę zbity, nie będzie tutaj dużej sypkości tego terenu i dlatego też ten klocek nie jest taki wysoki. Oczywiście to jest taka podeszwa, którą spokojnie zabierzecie w góry, ale jak Wam się zdarzy też w tym bucie iść pobiegać po mieście, w sensie w parku jakimś czy lesie, to on sobie też spokojnie tam będzie dawał radę. Mnie się nawet zdarzało, to co już mówiłem wcześniej, pobiegać nawet po asfalcie, po mokrym i tu trzymanie też jest bardzo dobre. Ta trakcja jest taka, że no nie mamy wrażenia, że to podłoże chce nas wyprzedzić, że nam gdzieś ucieka spod nóg. I tu byłem pozytywnie zaskoczony tak naprawdę we wszystkich trzech modelach i do tego za bardzo, no tu się nie ma do, no nie ma do czego się przyczepiać, jeżeli chodzi o tą mokrą nawierzchnię. Wiem, o czym nie powiedziałem, teraz mi się przypomniało, nie mówiłem tego chyba w poprzednich recenzjach. Mokra skała. To było tak sobie. Niby czuć, że trzyma, ale parę razy tam gdzieś ta noga delikatnie mi ujeżdżała, więc trzeba uważać, trzeba czujnie zbiegać, zwłaszcza, bo to na zbiegach głównie działy się takie rzeczy, więc też jak zdarzy Wam się biegać w tym bucie, to zwróćcie na to uwagę, bo u mnie było tak różnie, raczej trzymał, ale były takie momenty, że gdzieś ta noga potrafiła mi delikatnie ujechać. I tyle jeżeli chodzi o tego buta. Przepraszam niektórych, że musieli słuchać w niektórych segmentach tych samych informacji, które były we wcześniejszych recenzjach, ale te buty są generalnie do siebie zbliżone, różnią się jakby parametrami i niektórym przeznaczeniem, ale jakby ogół jest bardzo podobny do siebie, dlatego też dużo tych informacji tutaj się powtarzało. Ale przyznam się szczerze, że gdybym miał dzisiaj do wyboru wszystkie trzy modele, to nie wiem, czy Infinita nie wybrałbym jako pierwszego. Takiego buta, nie chcę powiedzieć do wszystkiego, ale takiego, w którym czułem się chyba jednak najlepiej, bo najgorzej z całej trójki, jak dla mnie, wypadł Enduris. Fly Vectiv jest dosyć specyficzny, więc też tam nie do końca on mi super leżał. Infinity w większości przypadków takich porównawczych siadł mi bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, jest w miarę komfortowy. Dla mnie to w zupełności wystarczało, nie wiem jak będzie dla biegaczy ultra. Może go też założyć spokojnie cięższa osoba, nie wiem, panowie
około 90-95 kg. Choć teoretycznie Endurice byłby lepszy, ale ten Infinity też sobie poradzi. Jest dosyć dobrze dopasowany, no ma trochę więcej miejsca z przodu przy palcach. Tak jak mówię, jest fajny i jakbym miał wybierać jeden model z całej trójki, to prawdopodobnie wybrałbym jednak Infinita. Mimo kilku minusów, ale no każdy z butów ma jakieś minusy. Pamiętajcie, że nie ma buta idealnego, przynajmniej ja tak uważam. A nie wiem jak wy, to już zostawiam wam do waszej oceny. No i tyle ode mnie na dzisiaj na temat Infinita Vective od The North Face. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to standardowo możecie zadawać je w komentarzach. Dzielcie się tam też swoimi opiniami, bo może ktoś z was już miał okazję biegać w tym bucie, więc ja z chęcią też poznam wasze opinie, jak ten but sprawdza się u was. Klasycznie pamiętajcie tam o social mediach, lajkach, dzwonkach, subach, Instagramach, whatever, tym wszystkim, co tam, tej całej otoczce. Nieważne, dobra. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.